Policjanci z katowickiego tak zwanego Archiwum X rozwiązali sprawę zabójstwa, do którego doszło w listopadzie 2005 roku w Zabrzu. Nieznani przez lata sprawcy podczas libacji alkoholowej udusili swojego znajomego. Ciało było zwinięte w dywan i częściowo nadpalone. Jak później wykazała sekcja, do zabójstwa doszło poprzez uduszenie, a następnie po śmierci sprawca, bo w tamtym momencie jeszcze tego nie wiedzieliśmy, próbowali spalić ciało 50-latka. Zatrzymani 39, 60 i 65-latek byli typowani na sprawców zabójstwa, ale mieli mocne alibi. W 2022 roku pod nadzorem prokuratury okręgowej w Gliwicach zespół do spraw przestępstw niewykrytych katowickiej komendy wojewódzkiej wrócił do tej sprawy. Zostają przeprowadzane nowe badania laboratoryjne. Musimy mieć świadomość tego, że technologia, nauka poszła do przodu i chociażby przy badaniach biologicznych, badaniach DNA, to co kiedyś było nieuchwytne, to co kiedyś było nie do wykrycia na dowodach rzeczowych, prawda, w tej chwili staje przed nami otworem. Właśnie ta nowoczesna technologia pomogła rozwikłać sprawę śmierci 50-latka. Kiedy policjanci zapowiedzieli jednemu z podejrzewanych, że przebadają go wariografem, ten zaczął mówić i przyznał się do zabójstwa. W konsekwencji zostali zatrzymani pozostali sprawcy. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.